Hej, z tej strony Kinto. Dzisiaj sobie powiemy o zamianie naszego zdjęcia 3D na naszego zdjęcia 2D na 3D. Mówię o tym dlatego, bo zrealizowałem ten poradnik już na Hitfilmie i nie pomyślałem sobie, że w CineVegasie można go też fajnie zrobić. Oczywiście da się go fajnie zrobić, ale nie mamy w CineVegasie opcji kamery i musimy po prostu manipulować narzędziami, które są a la kamerą. Ale pobawiłem się tematem i to naprawdę fajnie wygląda. Więc co potrzebujemy? Zwykły program graficzny, GIMP, Photoshop i musimy sobie dać jakąś obraz. Na przykład ja mam tutaj motor, który jest prawie już przy gruncie, tak spada, leci w locie i najlepiej, aby miało jak najmniej takich ażurowych miejsc, czyli po prostu, że ma takie dziury w sobie. Jak tu mamy rękę, po prostu mam taką przestrzeń, którą też musimy wyciąć, bo tą postać musimy wyciąć. Zrobię to na szybko, więc dam sobie po prostu pędzelkiem, przejadę sobie po postaci, tak aby wszystko ładnie było, przejadę sobie, coś takiego zrobię, tak, ta kierownica, tutaj wszystko po prostu musimy sobie wyciąć, żeby to było idealne. Mi się akurat trochę śpieszy, aby wam tak najlepiej i szybciej pokazać, więc nie robię sobie idealnie, tylko tak na szybko. Wy możecie to sobie zrobić pędzelkiem na przykład, lasem albo tym, nie pędzelkiem, tylko piórem, aby wszystko miało ręce i nogi, było oczywiście szybsze, aby szybciej to wam się robiło. Wolniej się robiło, ale dokładniej. Tak, teraz sobie jeszcze tutaj zrobię. Już prawie kończę. Coś takiego. No i dobra, na pierwsze oko mogę powiedzieć, że jest ok w miarę. Ctrl-C, Ctrl-V. Kopiuję sobie, zobacz jak on wygląda. No, nie ma nigdzie trawy. Jest spoko. No i teraz mam nasze tło. Teraz naszym tłem musimy dać sobie najlepiej, jak macie dokładnie zaznaczone, czyli Reselect i Edit Fill, aby wam wypełniło tło. Ja nie miałem idealnie wycięte, widzicie, został mi taki kontur na mojej postaci, więc muszę teraz lasem sobie go obrysować. Obrysowałem sobie lasem i po prostu teraz znowu fill, ok. I teraz mi Photoshop wyciął jakby po prostu mojego uczestnika zawodu, że tak to powiem. I teraz samego uczestnika sobie zapisujemy jako bike. Może być PSD, może być PNG, nie może być JPG oczywiście. No i nasze tło, które może być obojętnie jakim formatem, ja po prostu PSD zostawiam, bo można, to czemu nie. Teraz sobie przerzucamy to do CineVegasa lub obojętnie nawet takiego programu z edycją video. Dajemy sobie na 4 sekundy, aby już tam nie mieszać. Troszkę więcej. Idziemy sobie na początek, klikamy sobie pan crop. Teraz trochę dalej, jeszcze to jest nieważne. Zaznaczamy sobie oczywiście skalowanie i przybliżamy sobie tak go trochę i dajemy go tak trochę do góry, trochę tak bardziej w lewo, aby szedł. Dajemy sobie na koniec. Zaznaczamy sobie wszystko, klikamy sobie smooth. I teraz musimy odwrotną rzecz zrobić z tłem, udać, że ono się porusza, da się przybliżyć i da się tym razem do góry, tutaj, tak do góry. Ok, dajemy sobie znowu to na koniec, zaznaczamy i dajemy smooth. No i tyle z tym filozofii, a jak zobaczycie sobie, efekt jest bardzo, bardzo piękny i możemy z samego zdjęcia zrobić klip, który będzie naprawdę fajnie wyglądał. I teraz oczywiście możemy nawet samo tło edytować, nie musimy edytować też naszej postaci i mam po prostu większe pole do popisu, więc damy tło, zmniejszymy oczywiście sobie to rozmycie, tak chyba było tylko trochę i widzimy po prostu, widzimy tą zamrożoną szybkość naszej postaci, którą możemy edytować, możemy też podbić sobie kontrast teraz trochę i to było wszystko fajnie i ładnie ze sobą grało. Edycja jest dobrowolna, mamy wszystko zewnętrznie, a efekt po prostu jest, no, mi się bardzo podoba i z pewnością bym tego wykorzystała w przyszłości.
Także dziękuję za oglądanie tego poranika. Trzymajcie się. Do jutra.